jestem za to bardzo wdzięczny i za to wszystko serdecznie dziękuję. Thank you. Mamy już pierwszy element naszej współpracy, mamy wspólnego tłumacza. The first example of our bilateral efficient cooperation is that we have already a translator. Panie ambasadorze, drogi Patryku, szanowni państwo. Dzisiejsze podpisanie umowy partnerskiej to bardzo ważny dzień dla mieszkańców Malborka, to wyjątkowy dzień dla naszych wspólnot samorządowych. Ambassador, ladies and gentlemen, Patrick, this day is very exceptional, especially from the perspective of Malbork City and looking for the self-governmental cooperation between these two cities in a twinning agreement arrangement. Dziś rozpoczynamy zapisywanie nowej karty historii, wspólnej karty historii dwóch miast, Krikenek i Malborka. We're just starting the page of the common history between these two cities and just signing in a way in a symbolic manner. Każda współpraca, każde partnerstwo otwiera dotychczas zamknięte drzwi i tak jest również w tym przypadku. Dzięki tej współpracy możemy wymieniać się mieszkańcami, możemy wymieniać się młodzieżą, możemy poznawać wzajemnie miejsca w Malborku i w Klikeny. Możemy również kończyć z pewnymi stereotypami, które powstały i które dalej pokutują, ale przede wszystkim to partnerstwo pozwala na przyjaźń i na współpracę między zwykłymi mieszkańcami naszych miast. It's just opening the doors of the cooperation between these two beautiful cities and we can say that we are just eliminating the stereotypes that might exist within the societies, but most importantly, we're just opening the doors for the French, for the exchange of people, the exchange of citizens and the potential of the different areas of a community level. Integracja europejska odbywa się na różnych poziomach. Bardzo ważnym poziomem jest integracja na płaszczyźnie gremiów politycznych, rządowych, ale równie ważna, może nawet ważniejsza jest ta integracja odbywająca się na poziomie społeczności lokalnych. I właśnie takim elementem integracji europejskiej jest nasze porozumienie, które myślę, że będzie wspierało proces integracji na poziomie rządowym i na poziomie gremiów politycznych. European Union and European integration is basically done on the governmental state level, which is a very important trans-European project. However, it wouldn't be complete, it wouldn't be perfect, if it wouldn't be continued also at the self-governmental local level. And this cooperation within training arrangement somehow completes the overall picture and overall mission of the European integration and overall European family. Chciałem również podziękować wszystkim tym, którzy spowodowali, że dzisiaj możemy podpisać to wspaniałe porozumienie. Patryk wymieniał, ja pozwolę sobie podziękować in gremio wszystkim zaangażowanym, żeby nikogo nie pominąć, zaangażowanym w ten projekt. I myślę, że ten projekt ze względu na ilość zaangażowanych podmiotów już dzisiaj może nam powiedzieć, że będzie to projekt bardzo udany. I would like to thank everyone that was involved within this project. I wouldn't name the persons in name because I don't want to omit anyone, but I joined Patrick what he was already said about thanking everyone that were behind the curtains of this agreement. But I believe it's an important part of the common history and bilateral mutual history of the both cities, and thank you once more. Dotychczasowa współpraca z władzami Klikeny, dotychczasowa współpraca z mieszkańcami Klikeny, wspaniała Polonia mieszkająca w Klikeny, no i opieka dwóch ambasad gwarantuje, że ten projekt musi się udać. Wonderful people in both cities, in Klikeny and Malbork, people that were involved in the project, the Polish diaspora were here and the support of the two respective embassies are the guarantees that this project would work. Patryk mówił o wizycie delegacji w maju. Deklaruję, że zrobimy wszystko, aby chociaż spróbować. Wiem, że nie będzie to łatwe, aby spróbować stworzyć taką atmosferę, jak wy stworzyliście dla nas, żeby też obdarzyć was tą przyjaźnią i tym ciepłem, którego doświadczyliśmy tutaj. Za to bardzo ci, Patryk, dziękuję. Patrick just said in the beginning that they are going to come to Malbork in May in order to complete the overall formal procedures of the project. However, we are looking forward for this. We would like to provide the level of hospitality, although I have certain doubts whether we would reach the standard that was set here.